Witam was serdecznie, ja jestem Sarcza, wy oglądacie 12 odcinek z gry The Evil Within, w którym będziemy kontynuować wątek fabularny w rozdziale trzecim. Mamy tutaj dostać się do tego magazynu, w którym już jakiś czas temu byliśmy, jednak wówczas nie mogliśmy tam eksplorować dalej. Pewnie dopiero teraz będzie to możliwe, jak właśnie popchnęliśmy fabułę do przodu, no bo szukamy tutaj kolejnych śladów świadczących o obecności Lily w tym miejscu. Lily? Jasny gwint. Lily? Serio? Shit. Teraz się nie wycofamy. Lily? Lily? Lily, it came from upstairs. Wcześniej było właśnie tutaj zablokowane dalsze przejście. Tam widzę, że można się przedostać. Te drzwi nadal są zamknięte. Ale pewnie dopiero teraz będę mógł z tego przejścia skorzystać w takim razie. She probably crawled through here. Gotta get through. No proszę. She's a brave and resourceful little girl. She's gonna be okay. I just gotta find her. Czyli widzicie, wystarczyło po prostu ruszyć fabułę i wtedy można dalej tutaj eksplorować. Kurde, tak mi się wydawało, że słyszę jakiegoś przeciwnika. Muszę tutaj być ostrożny. Mamy jeszcze części broni. Tutaj sobie też odblokuję. Tak na przyszłość. A na razie przejdźmy jeszcze tutaj. Na wszelki wypadek. Wow! Kurde! No i uciekł mi. Spłoszył się. Jaka cisza się od razu zrobiła. Skubany gdzieś się musiał ukryć i teraz mi tutaj pewnie gdzieś wyskoczy. Tutaj przejść i tak nie mogę. Wspinać też się nie można. Ostrożnie, ostrożnie. Jasny gwint, za skubaniec, no. Co, nie podejdziesz tutaj pewnie. Próbuję go zdjąć. Dobra, załatwiony. Jesteś tutaj sam, drogi kolego. Nie mogę od niego nawet zielonego żelu zabrać, ale mamy toporek. A patrzcie, bo tędy też jest wejście dostępne. Kurde, to mnie w takim razie ciekawi, gdzie ja bym się przedostał, gdybym poszedł tamtymi schodami. Powiem wam, że ja to jeszcze sprawdzę. Nie chciałbym niczego ominąć. Możliwe, że te drzwi na drugim końcu są zamknięte po prostu. Nie no, normalnie można przejść i to chyba mnie zaprowadzi i tak w to samo miejsce, co? Tak, można się dostać. Ale patrzcie, bo to jest na zewnątrz. Okej. Gdzie ja kurde jestem? Chyba niczego więcej, oprócz paru rzeczy tutaj nie znajdę. Części broni. Mogę po prostu pozbierać, co się da. No ale na pewno kolejnych śladów Lily to tutaj nie znajdę. Czyli jednak muszę tak czy siak ruszać tamtą drabiną. Tylko myślałem. Dobrze w takim razie, że jeszcze i tu sobie zajrzałem. Tak naprawdę można to było od razu też zrobić. Dobra, lećmy jak najszybciej.
Ja wątpię w to, że Lili tutaj nadal jest. Dziwi mnie to, że słyszeliśmy jej krzyk. Podejrzewam, że nie wiem, to się może wydawać naszemu bohaterowi. Tutaj wszystko jest możliwe. No bo nie chce mi się wierzyć, że Lili tutaj wciąż właśnie jest. Tym bardziej, że ostatnio znaleźliśmy jakieś ślady krwi, które miały kilka dni. Oczywiście nie wiadomo, czy to były ślady akurat Lili. Oby nie. Wcale tego jej nie życzę. No zobaczymy. Tutaj dostańmy się w takim razie na górę. Nie ma tutaj nikogo. Powolutku, ostrożnie. Mamy elektryczny bełt. I jest dokument, raport, odłączenie rdzenia. 15.01 odnotowano aktywność sejsmiczną. Przegląd systemu ujawnił odłączenie rdzenia. Wysłano drużynę poszukiwawczą w celu przeprowadzenia wstępnego rozpoznania. Raport wysłano do siedziby głównej Mobiusa tuż przed utratą kontaktu ze światem zewnętrznym. 16.32. Próba zlokalizowania rdzenia zakończona niepowodzeniem. Wystąpiło niewielkie przesunięcie czasowe. Brak uszkodzeń strukturalnych. Mieszkańcy Union zaczynają kontaktować się ze służbami porządkowymi. 18.03. Rdzeń wciąż odłączony. Pojawiają się niewielkie pęknięcia w okolicy ratusza. Mieszkańcy zachowują spokój, ale rośnie poczucie zagrożenia. Tracimy kontrolę nad atmosferą. Następują duże spadki temperatury. I 23.00. Odnotowano kolejną aktywność sejsmiczną. Szczelina na terenie ratusza powiększa się. Jeśli rdzeń nie zostanie przewrócony, grozi nam oddzielenie. Przybyła drużyna Alfa, by pomóc nam w poszukiwaniu rdzenia. Oni, kurde, potrzebują Lili tylko po to, żeby jakoś tą sytuację tutaj odratować. I potrzebują oczywiście nas do tego. Więc nie liczmy na to, że jak Lili odnajdziemy, to że tak łatwo pozwolą nam odejść. Będziemy tutaj musieli sobie, kurczę, wywalczyć drogę. Najwyraźniej. No ale dobra, tutaj nie będę sobie nic wytwarzał, bo mam to, co chciałem. Siła ognia. Zostawiamy. Warsztat niepotrzebny. Też nie zabiorę sobie strzykawki, bo mam pełną ilość. Więc idźmy dalej. Jest jeszcze w ogóle przejście dalej. Okej, ale tu jest już wyjście, czy nie? A nie, i tak zablokowana droga. Dobra, czyli to tutaj muszę się dostać. Patrzcie, znowu jest ta laleczka. Another doll. But where's Lily? Zabrałem przy okazji naboje. No i nie dziwi mnie to, że Lily tutaj nie ma. To by było zbyt proste. No i uwaga, bo po raz kolejny mamy te przebłyski, kiedy widzimy świat oczami dziewczynki. Patrzcie, to jest ten fotograf. Stroju nie da się pomylić. Czemu mnie to nie dziwi, że to on tu jest? Oczywiście, że to jest ten. O Jezu! Kurde! Naprawdę? Him. The murderer with the camera. And the son of a bitch has my little girl. I was so close. Damn it. Calm down. Think. I gotta save her. No more signals coming into this communicator. I need to find another way. O'Neill. Not sure I can trust him, but he wants out of here as bad as I want to find Lily. O'Neill, it's Sebastian. Can you hear me? Now.
Maybe it'll work better outside. No oczywiście, musi być słabe połączenie, a jakżeby inaczej. Nadal się tędy nie wydostanę, jak rozumiem, więc wracamy dokładnie tą samą drogą. Może rzeczywiście na zewnątrz komunikator lepiej zadziała. Oby. Wydawało mi się, że coś słyszałem. Czy to po prostu był dźwięk, jak ja zszedłem z drabiny? Jednak coś się dzieje. I ta muzyka. Już się usłyszeliśmy chyba, co? Co mamy tego fotografa? Przecież kurde, znowu się przenosimy. Patrzcie, ponownie ten korytarz. To już nie pierwszy raz. Kolejny zabity. Czy ja tu mogę cokolwiek zbadać? Randall Figg. Przyjrzę się jeszcze tym obrazom. Może też tu jakieś wskazówki. Wszystkie oczywiście w tym psychodelicznym stylu. Nic tutaj się nie zmienia. Dobra, idźmy dalej, nie ma co. Uśmiechnij się dla mnie, jak słodko, co? There you are. But where's Lily? Can't let him get away again. Ostrożnie. Ja mam wrażenie, że on i tak wie, że za nim idę. You! The girl! Where is she? O nie, znowu te istoty! I to trzy na raz! Fuck! Jasny gwint, spadamy! Przecież kurde! Się rzuciły od razu. Jeszcze kurde! No dobra, ale gdzie jest trzeci? Idzie tutaj, idzie tutaj! Skubany. Padł. Uff. Shit, lost him again. Hope I can reach O'Neill this time. O'Neill, it's Sebastian. You're still alive? I mean, you're still alive. Good. Were you able to locate the core? No, but I know who has her. And he's got powers like nothing else in here. But I lost him. I think I can help you out with that. I picked up a frequency I've never seen before. It's coming from City Hall. Great. Where's that? Look up. Do you see a building with a big clock tower? Yeah. That's it. How in the hell am I supposed to get up there? It's a bit complex. Come back here, I can explain. Right. I'm on my way. Nie wydawał się jakiś szczególnie zadowolony, że Sebastian przeżył. Naprawdę? Patrzcie, odradzają się przeciwnicy. O, w mordę. To znaczy nie dokładnie ci sami, teraz będzie jeszcze trudniej, niż było poprzednio.
Mamy tych dużo cięższych przeciwników do pokonania. Ale jazda. I teraz szczerze mówiąc, tak właśnie prawdę powiedziawszy, to przydałoby się trochę ich pokonać, żeby też zdobyć sporo zielonego żelu. Udamy się jeszcze w tym odcinku tutaj, żeby pogadać z O'Neillem. Będziemy nadal kontynuować fabułę, ale myślę sobie, żeby też sobie poradzić z paroma przeciwnikami. Rozglądajmy się tutaj, bo w każdym momencie mogą mnie zaatakować, zwłaszcza te nowe stwory. One, kurde, tak szybko od razu do nas podbiegają. Muszę najpierw się zorientować. Tutaj się odradzali, ale nie widzę teoretycznie na razie. Czekajcie, przejdę sobie kawałek tutaj jeszcze. Zobaczymy, czy właśnie możemy tutaj natrafić na jakiegokolwiek przeciwnika. Czy na tych terenach po prostu się poodradzali, czy nie za bardzo. Czekajcie, słyszałem chyba coś. Z prawej strony słyszę. O nie! Kurde, ta znowu! Spadamy! Jejku, no oczywiście, przecież z tym nie będziemy mieli nigdy spokoju. Uciekamy jak najdalej. Akurat jestem obok tej. Z deszczu pod rynnę, no po prostu. Dobra, załatwiona. Od niej sporo zielonego żelu zawsze zdobywamy, 1200. Więc warto tutaj troszkę jeszcze tą lokację zwiedzić ponownie. Tutaj też słychać gdzieś. A, tam mamy tamtego stwora plującego tym kwasem. Czekajcie, podejdę trochę bliżej. Ukryję się za pojazdem. Rajczego przygotuję sobie właśnie elektryczne bełty. Jeśli by dał radę, to spróbowałbym teraz, kurczę, zajść od tyłu to coś i spróbować zaatakować nożem. Na pewno tego nie zabiję. Oj, zobaczy mnie. Może i nie. Szybko, szybko, szybko. Oczywiście, że tego nie zabije. Dobra. Nie, tutaj jeszcze ten, kurde, przeżył. Znaczy nie przeżył, tylko obudził się. Ale dobra, załatwiłem tamto coś. Jejku, ilu ich jest? I w dodatku, kiedy tamta tak krzyczy, to też stresuje naszego bohatera i od razu wtedy tracę całą wytrzymałość. Czekajcie, bo ona mnie jeszcze nie widzi. Będę ją w stanie chyba zajść. Spróbuję w te krzaki. A, zobaczyła mnie chyba. A jednak nie, spokojnie. Mam zapaloną latarkę, bo to nic się złego nie dzieje. To znaczy ona... Czekajcie. Ach, kurde. Chciałem wypróbować zaatakowanie zza rogu. Czekajcie, wezmę sobie pistolet. Dobra. Chciałem zaatakować ją zza rogu, bo ostatnio przecież taką umiejętność sobie wykupiłem. Ale tylko się przez to pokazałem. Mniejsza. Zgarniamy sporo zielonego żelu. Od tego powinno być też nieco więcej. 1500 aż. Więc super. Pytanie, czy tutaj na przykład gdzieś się pojawili. Szczerze mówiąc, nie widzę stąd, żeby ktoś tutaj był. Dobra, przejdźmy się zatem tędy. Tam znowu coś, czy ktoś leży.
Powiem wam, że skoro tędy przebiegam, to też bym sobie jeszcze wrócił się tutaj na górę po naboje. Ale patrzcie, mamy tutaj zdecydowanie więcej przeciwników. Dobra. Oj, ilu ich tu jest? Orzesz w mordę. Zdecydowanie więcej niż myślałem. Tego mnie korci, żeby kurczę postrzelić, wtedy by wypuściła ten koktajl Mołotowa. To by też może zabiło pozostałych, ale są dość daleko od siebie, więc kurczę to nie zadziała w ten sposób. Czekam tutaj w tych krzaczkach. Nie no, bo ona tylko w te dwie strony. Dobra, załatwię ją. To znaczy postrzelę jej ten koktajl. Chyba, że dam radę ją teraz obejść, ale tamci mnie raczej zauważą. Jeśli tak, wtedy po prostu się wycofamy. Ale dobra, zdążę ją załatwić. Teraz uwaga, bo będą mnie atakować. Okej. Biegnie ich tutaj całkiem sporo. Pięknie. Ach, skubany, trafił mnie. Spokojnie. Zdjęty. Zmieniłem sobie na pistolet, bo już mam tylko 3 naboje do strzelby, więc tutaj trzeba uważać. Ale patrzcie, 2 toporki mieli, więc mogłem spokojnie tutaj wykorzystać ten, który miałem przy sobie. No ale widzicie sami, już kilka tysięcy zielonego żelu zdobyłem. Więc tutaj naprawdę warto jeszcze po tej lokacji, przynajmniej tak wiecie, pobieżnie się rozejrzeć. I tam właśnie chcę się dostać, bo... Tu jest ktoś. O kurde, tu jest to znowu! Ten stwór. Rzeż w mordę się ukrywa w krzakach. Przygotuję sobie karabin snajperski. Tylko gdzie on ma łeb, bo nie widać kompletnie. Najlepiej trafiać ten łeb, kurczę. Dobra, spróbuję strzelić tutaj. Nie wiem, w jaką część ciała. Zaatakuje mnie od razu, czy nie? Biegnie tutaj, biegnie tutaj! Kurde, bo już nie wiedziałem, czy atakować tym karabinem snajperskim. Spróbuję jeszcze. Tak jest. I pistoletem dobić. Super. Dawaj mi zielonego żelu. 1000, super. Ojejku. Trzeba mieć się na baczności tutaj na każdym kroku. To tutaj na tym terenie też może kurde być jakiś. Patrzcie, patrzcie. O w mordę, ilu ich tam jest. Ale dobra, to w takim razie idealna okazja, żeby wykorzystać sobie bełt. Ale może niekoniecznie ten. Nie wiem, czy sobie bełtu wybuchowego nie wykorzystać tutaj. Patrzcie, no cała grupa. Dobra. Czy to załatwiło wszystkich naraz? Niektórzy na pewno wstaną jeszcze. No, oczywiście. Dobra, 2 jeszcze to przeżyło. Chociaż tam mamy następnych jeszcze, kurde. A więc jednak. Spokojnie. Tak jest. Genialnie. Jeszcze ten jeden został tylko. Tego za chwilę dopadniemy. Poczekamy i powinien się odwrócić. Jak tylko podbiegnę, tylko że mnie kurde nie zauważył, bo też tak się odwraca. Nie wiem, czy zdążę go obejść. Mam nadzieję, że tak. Aj, skubany, jednak się odwrócił.
Żeż w mordę. A, zapomniałem, że przecież mam toporek. Trzeba, kurde, wykorzystać. Niepotrzebnie te dwa naboje wystrzeliłem. Okej. Okay. I tam w razie czego jeszcze mogę po te toporki wrócić przecież. Ale najpierw to ja tutaj... O, tu jest jeszcze toporek. Najpierw to ja tutaj pozbieram wszystko. Sporo ich pokonałem. No i co ciekawe, zostawiają mi też proch strzelniczy. Albo po prostu tutaj to leżało i tyle. Tego nie mogę zabrać? Chyba nie. Tej kupy ciał tutaj wcześniej w ogóle nawet nie było i też jest jeden toporek. Dobra. Jeśli w tę stronę nic nie ma, tylko się przez chwilę upewnię, to będę już wbijał na tę posiadłość. No nie, tam do końca nic nie widzę. Dobra, w takim razie przelećmy tędy. I tutaj właśnie mamy, jak pamiętacie. Czy to właśnie... A właśnie, bo tam chyba była też apteczka albo strzykawka. Więc z drugiej strony ja i tak będę chciał się jeszcze wrócić do kryjówki, żeby uzupełnić sobie amunicję. Szczególnie do strzelby. Tak, tutaj jest strzykawka, tylko że właśnie możemy sobie w kryjówce spokojnie uzupełnić zdrowie, popijając kawę. No ale jako, że drogę do kryjówki tutaj już znacie na północy, to ja tam sobie właśnie wrócę, napiję się kawy, zrobię sobie jeszcze naboje do strzelby, a z wami spotkam się gdzieś tutaj w miasteczku, jak natrafię na jakichś kolejnych przeciwników. No i patrzcie, tutaj natrafiłem na jednego z nich. Na drzewie sobie siedzi, skubany. Pokażę wam na mapie, gdzie to się znajduje. Tutaj przy najbliższym warsztacie. Spróbuję go zestrzelić za pomocą karabinu snajperskiego. Niesamowite, no. I teraz pytanie, czy podejdzie do mnie? Odchodzi tam dalej. Jestem pewien, czy też tutaj nie słyszę jeszcze gdzieś. Tu jest ich na bank więcej, no. Patrzcie, robię hałas, czyli... Ewidentnie gdzieś tu musi być. Tu jest, kurde! Wiedziałem, że po tej stronie. No ale dobra, załatwię go. To tyle? Jeszcze żyjesz. Ohydne, no patrzcie na to. Co za szkaractwo. No ale tutaj zawsze około... Teraz 600 widzę zielonego żelu. Chciałem powiedzieć, że około 1000 zawsze dostajemy, ale jednak nie zawsze. No ale 600 to też sporo. Dobra, tamtego bym chciał jeszcze trafić, tylko że właśnie uciekł mi gdzieś. Skubany się specjalnie ukrył. Mam w razie czego strzelbę. Spokojnie. W tych zaroślach to naprawdę ciężko dostrzec. Łatwo się można przestraszyć. Tu gdzieś jest. Tutaj, w tym miejscu. Dobra, wejdę po prostu. To na tyle. Części broni tym razem dostałem. Zielonego żelu niestety ani trochę. Szkoda. Ale nie można mieć wszystkiego, oczywiście. Zmierzając coraz bardziej w kierunku kryjówki. Ja sobie w ogóle ją oznaczę tutaj. Zobaczymy, czy jeszcze na coś natrafimy po drodze. Oj! Dobra. Możesz, kurde. Zostaw mnie w spokoju.
Znowu proch strzelniczy dostałem. Ciekawe, czy to już będzie reguła, że teraz mi nie będą zostawiali zielonego żelu, bo jeśli tak, to stanie się teraz mniej opłacalne ich atakować. Tu już jest ta kryjówka. Pamiętamy doskonale. Ale tutaj na pewno jeszcze się pojawili przeciwnicy, bo przecież to widzieliśmy, że się tutaj zregenerowali. Wyszli nagle spod ulic, to też ciekawe. No i mamy rzeczywiście, tam mamy tego znowu plującego tym kwasem. Dobra, jest też jeden, czy raczej jedna, z koktajlem Mołotowa. Podejdę tutaj trochę bliżej. Przeskoczy. Poczekajmy chwilkę. Jeśli się wycofa, to wtedy spróbuję ją zajść. Przynajmniej tą jedną tak właśnie załatwimy. A później pewnie pozostali już zauważą. Dobra. No i uwaga, bo tam mnie tutaj zaatakuje. Dawaj, dawaj. Okej. Zdobywamy od razu toporek, dawać mi to. I kurde, i znowu niestety. Ajajaj, jeszcze tam mnie tu atakuje, ale dobra, sama się podpaliła, super. Ekstra, ale patrzcie, znowu właśnie był ten krzyk tej istoty plującej kwasem i znowu straciłem całą kondycję. Dobra, następny załatwiony jednym uderzeniem toporka. Ona tutaj podejdzie, uwaga. Czekajcie, weźmy sobie zamianę. Dobra. Atakujemy. Tym razem jakoś szybciej się udało. 1500 zielonego żelu, no super. Nie no, jest ogromna różnica, jak mam już 14 tysięcy. Naprawdę nie żałuję, że tutaj się w to pobawiłem, żeby trochę tą lokację ponownie zwiedzić. Tu jeszcze. Ale właśnie można zwrócić na to uwagę, że niektórzy przeciwnicy niekoniecznie zostawią zielony żel, ale też na przykład właśnie proch strzelniczy albo inne rzeczy. Dobra, tutaj jeszcze spróbuję sobie poradzić z tym. Ciekawe, czy mnie nie zauważy prędzej. Wchodzisz na górę? Oto niespodzianka. Kurde, tego się nie spodziewałem. Poczekamy, co zrobi. Czy zejdzie tędy? Dobra. Teraz byłby dobry moment, żeby ewentualnie go zadźgać, ale poczekamy chwilkę. Patrzcie, bo on tak ciągle tutaj wchodzi i później schodzi na dół, to spróbuję go szybko zajść teraz. Dobra, zdążyłem. Jeszcze, kurde, spadliśmy na dół, ale załatwiony. Ekstra, oddawaj to, co tutaj masz. 300 zielonego żelu. No i jeszcze w sumie jedna miejscówka mnie interesuje, czy tutaj konkretnie też czegoś nie spotkamy. Oj, zdecydowanie tak. Chyba ona mnie jeszcze widzi, bo ja nie widzę jej. O kurde, idzie tutaj. Dobra. No na nią to już raczej trzeba, kurczę, shotgunem ją potraktować. Chociaż czekajcie, ja ucieknę kawałek. Może sobie ona odpuści. Super. Spróbuję ją teraz zaskoczyć. Chyba, że za chwilę znowu się odwróci. Powoli, powoli, powoli. I dawać ją. Jest. No i teraz już tylko dobić. Jeszcze żyje. Możesz, kurde. Spanikowałem troszeczkę. No to skubana szybka jest. Jednak chyba wezmę strzelbę w takim razie.
Odpuściła sobie? Serio? No to dobijamy. Ach. Kurczę. No i tutaj 1200 zielonego żelu. To powiem wam, że zrobię teraz cięcie, wrócę jeszcze po toporek i spotkamy się już pewnie w kryjówce O'Neilla, bo wątpię, że coś mnie tutaj jeszcze spotka. A jeśli tak, to też to zobaczycie. Ożeż kurde, tutaj jeszcze natknąłem się na tego przeciwnika znowu. Dobra. Uff, a już się wracałem do kryjówki, bo powiem wam, że teraz właśnie dowiedziałem się, dzięki temu, że wróciłem się po toporek, że jednak toporki znikają. Ani tutaj tego toporka nie było, ani tam, gdzie też pokonałem przeciwników i mieliśmy dwa toporki przecież do zdobycia, więc jednak jeśli przez dłuższy czas ich nie zabieramy, to one w końcu znikają, więc to jest też cenna lekcja na przyszłość. No ale skoro tak, to mi nie pozostaje nic innego, jak tylko powrócić do O'Neilla. Najpierw jeszcze zajrzałem do swojego gabinetu, stworzyłem parę naboi do strzelby i teraz jeszcze tutaj zdecydowałem, że pójdę w drzewko walki. Odblokuję sobie tutaj ścieżkę za czerwony żel. I dzięki temu będę mógł dalej sobie odblokować po pierwsze odepchnięcie kopniakiem. Gdy niektórzy przeciwnicy stracą równowagę, odepchnięcie kopniakiem może powalić ich na ziemię. Gdy możliwe jest wykonanie kopnięcia, pojawi się ikona. Wciśnij A, by odepchnąć wroga nogą. Myślę, że to będzie dobra sprawa, żeby sobie też zaoszczędzić trochę amunicji przy niektórych starciach. I do tego zapaśnik. Ataki wręcz, w tym bronią taką jak noże czy topory, zadają większe obrażenia, czyli 200% zamiast 150%. Mamy jeszcze teoretycznie prawie 6000 zielonego żelu. Było tu jeszcze parę rzeczy, które by mnie interesowały, ale nie wiem, czy akurat za 5000 by wystarczyło. Na tę chwilę chyba zostawię to, co mam. Niech będzie ten zielony żel, z czasem jeszcze zdobędziemy, więc odblokujemy sobie coś innego. I muszę wam też powiedzieć, że no owszem, dzięki tym walkom w tym odcinku sporo zyskałem zielonego żelu, ale też jednocześnie straciłem sporo amunicji. No i mam w tym momencie już naprawdę mało prochu strzelniczego, tam kilkanaście chyba tylko sztuk, więc to mi pozwala na niewiele już naboi do odblokowania. Więc ogólnie muszę bardzo uważać, nie zawsze może będę tak robił, że wszystkich przeciwników w zasięgu wzroku będę likwidował, bo po prostu z czasem może zabraknąć naprawdę amunicji. No ale tutaj starałem się wszystkich rzeczywiście załatwić i póki co mi się to opłaciło, ale proszę, mamy tutaj coś. Są naboje. No to idealnie. Wprawdzie tylko 3 naboje do strzelby, no ale zawsze to coś. Dobrze, że właśnie akurat do strzelby. O, widzicie, teraz 8 prochu strzelniczego zdobyłem i mam 24 tylko. Naprawdę nie jest wiele. No ale dobra. Są naboje uzupełnione. Też są bardzo właśnie drogie, że tak powiem, naboje do karabinu snajperskiego. Wtedy jak sobie w poprzednim odcinku chyba je wytworzyłem, to sporo tego prochu straciłem. No i jeszcze przed rozmową z O'Neillem napijemy się kawy, żeby uzupełnić zdrowie i będziemy mogli w końcu pogadać. Proszę bardzo. Tak więc porozmawiajmy, tak jak byliśmy umówieni. You made it here okay. Not sure if okay is the right word, but yeah, I made it. Now, tell me how to get to City Hall. Union was built with a sort of backstage area, so Mobius operatives could observe the test subjects in secret. Most of these passageways are still intact enough to bypass the fissures in Union. But chunks of the city are floating in the air. How are there tunnels? They're passageways, not tunnels. When you go in and out of them, you're basically phase shifting. We call it the marrow. It exists in a layer separate from what you see. That doesn't make any sense. Fortunately for you, it doesn't have to make sense. It just has to work. But it's a maze down there. You take the wrong path, you could end up on the other side of town. Where's this marrow that gets me to City Hall? And who comes up with these ridiculous names? I'll mark the location of the port. It's in the north safe house. Looks like a regular computer, but it's not. I'll give you the password you need to activate it. Once you're inside, follow the marker to exit B2. That should take you straight to City Hall.
You could have told me this on my communicator, you know. Maybe so, but I couldn't have given you this. The passageways are still intact, but the collapse of Union has caused infrastructure issues. My communicator says that the gas leak is blocking the path to exit B2. You'd never make it through alive without this. Deadly gas leaks, huh? Thanks for saving the worst for last, O'Neill. Based on what we've seen so far, I doubt that it's the worst you'll encounter. You're not helping. Anything else you need to know before you go? Maska przeciwgazowa. A więc słuchajcie, teraz dopiero dostałem hasło do tamtego komputera właśnie w tej północnej kryjówce. Myślałem, że może będę musiał to gdzieś się znaleźć jako zwykłą znajdźkę, ale okazuje się, że też z tego komputera musimy skorzystać po prostu w ramach wątku fabularnego, więc czasem trzeba po prostu odczekać. Noszenie maski to jedyny sposób, by przedostać się przez wypełnione gazem miejsca w szpiku. O'Neill był na tyle miły, że znalazł ci nową, więc nie musisz nosić egzemplarza zdjętego z trupa. No naprawdę, jak miło, O'Neill. No i rozpoczynamy rozdział czwarty. Za kurtyną, słuchajcie. Więc tak oficjalnie zajmiemy się nim w następnym odcinku w takim razie. Znajdź wejście do szpiku w północnej kryjówce, by dostać się do ratusza. Ciekawe, czy jak teraz zaczął się rozdział czwarty, to czy jeszcze się przeciwnicy jacyś nowi pojawili, czy jednak już tych, których pokonałem, no to tutaj będzie raczej pusto. Pewnie tak, ale przekonamy się w następnym materiale. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Piszcie komentarze i oczekujcie na następne materiały. Cześć!